W Cieszyńskim Teatrze imienia Adama Mickiewicza odbyła się dziś inauguracja roku akademickiego Wydziału Sztuki i Naukoedukacji Uniwersytetu Śląskiego. Na wstępie krótkie przemówienia wygłosili rektor UŚ profesor Ryszard Koziołek oraz dziekan wydziału dr habilitowany Krzysztof Bąk. Był czas, kiedy zastanawialiśmy się, czy odległość między kampusami centralnymi, Katowicami a Cieszynem nie powoduje pewnego rodzaju eksterytorialności Cieszyna. To, że dystans między Katowicami a Cieszynem powoduje swoistą wyjątkowość Cieszyna, ale także rozluźnienie więzów między kampusami katowickimi, sosnowieckimi i chorzowskim, a kampusem cieszyńskim. To jest przeszłość. Kolejni rektorzy, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt pracować, podkreślali zdecydowanie jednoznacznie, ja to czynię z całą mocą, to jest Uniwersytet Śląski, nie ma różnicy w kilometrach ani żadnej innej, które by różnicowały poszczególne jego części. Spotkaliśmy się tu jednak nie po to, aby rozpamiętywać pandemię, ale z dumą wspominać minione i dobre dla nas i Uniwersytetu 50 lat. Pozwolę sobie więc na krótkie, encyklopedyczne niemal przypomnienie początkowych faktów. 15 maja 1971 roku Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało Wyższe Studium Nauczycielskie jako filię Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, usytuowaną w Cieszynie przy ulicy Bielskiej 62, czyli tam, gdzie do dziś funkcjonujemy. Działalność dydaktyczną Wyższe Studium Nauczycielskie rozpoczęło 15 września, a pierwsza inauguracja odbyła się 4 października 1971 roku w tym samym miejscu, w którym znajdujemy się w tej chwili. Tak więc można powiedzieć, że historia zatacza w tym momencie koło. W trakcie uroczystości wręczono medal Gloria Artis, przyznany przez Ministerstwo Kultury doktorowi habilitowanemu Zbigniewowi Kłodnickiemu, byłemu dziekanowi Wydziału Etnologii i Naukoedukacji. Dyplomy za zasługi dla uczelni w 50. rocznicę działalności cieszyńskiej filii otrzymało także kilkunastu innych byłych jej pracowników. Władze uczelni dokonały też immatrykulacji studentów pierwszego roku, a w jej trakcie chór odśpiewał pieśń Gaudę Mater Polonia. Okolicznościowe przemówienia wygłosili poseł na Sejm RP Przemysław Koperski i burmistrz Gabriela Staszkiewicz. Chciałem Państwu życzyć wolności, swobody, swobody badań, żeby te pomysły, które pojawiają się, ograniczania tej wolności w szkołach, na uniwersytetach, nie ziściły się i żeby ta wolność, do której tutaj na Śląsku Cieszyńskim jesteśmy w szczególności przyzwyczajeni, zawsze nam towarzyszyła w kolejnych 50 latach i żeby ta energia, która jest obecna w Uniwersytecie Śląskim, pomimo 50 lat, to nadal jesteśmy w takim wieku niemowlęcym, jeżeli chodzi o uniwersytety, żeby ta energia cały czas towarzyszyła całej społeczności, której również czuję się częścią. Miasto Cieszyn istniało bez Uniwersytetu setki lat, ale odkąd Uniwersytet jest w mieście, nie wyobrażamy sobie waszego braku. Cieszymy się z Waszej obecności, życzymy dalszego rozwoju, realizacji planów i jak największej rzeszy studentów. Wszystkim pracownikom organizującym życie Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie życzę odwagi w stawianiu pytań i ciekawości w szukaniu na nie odpowiedzi. Determinacji, ale i pokory, zawsze uważności na człowieka i przestrzeni do odmiennych opinii i fascynujących dyskusji. Na zakończenie uroczystości wykład inauguracyjny pod tytułem Początki twórczości dziecięcej, a dojrzała twórczość artystyczna wygłosiła profesor Urszula Szuścik. Moich rozważań będą relacje między twórczością dziecięcą w jej początkowych przejawach, a dojrzałą twórczością wybitnych artystów w zakresie sztuki plastycznej. Chciałabym się z Państwem podzielić wiedzą na temat zadziwiających podobieństw zachodzących między
Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rajowski.